Ej, mocno jesteś, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku, w kolejnym niespodziewanym odcinku. Jest ze mną dzisiaj Tritsus. Elo, trzeba być sztosy, mordeczki. Dokładnie, subskrybujcie jego kanał, zostawcie łapki pod filmem. Reszta nazywa się 10 dni grozy, mój się nazywa Maraton Strachu, czyli 7 dni, jeden po drugim, strasznych odcinków, czyli to, co uwielbiacie najbardziej. Dlatego już zostawcie w tym momencie suba tutaj. Zostawiliście to tutaj dzwoneczek w tym momencie. Na pewno go wstawię. No i oczywiście jak to zrobiliście, to bądźcie sztosami, bądźcie najse i dlatego kupcie koszulki bazy, które tak wyglądają. Zobaczcie to w ogóle. Zobaczcie. Ta koszulka i ten brand jest określany marką numer 1 w Polsce na YouTube'owym sklepie online. Jest coś takiego? Nie ma. W rankingu YouTube'owych koszulek i brandów jest numerem 1 i cały czas plasuje się na numerze pierwszym, więc choicecup.pl, kupujcie. To, co dzisiaj będziemy robić, to po pierwsze będziemy nocować w opuszczonym garażu, dlatego że zostawiliście 8000 łapek pod ostatnim filmem, który jest tutaj. Ten odcinek jest w prawym górnym rogu w karcie, więc wbijajcie. Jak zwykle mylę się, nie wiem, którym. Tu. Tu? Dobra, może to być tu, może tu, nieważne. Ja bym chciał karta, żeby była z tej strony, bo zawsze pokazuję tu, ale to będzie tu. Zostawcie łapki w górę, a w tym momencie idziemy spakować plecak na całą noc w opuszczonym garażu. Zobaczymy, co się wydarzy, czy jest straszny. Nie wiemy tego. Nice. Pierwszą rzeczą, którą weźmiemy, to maska jednorożna. Nie, nie. Kij baseballowy, który towarzyszy mi przez cały czas. Tym zdałem kosz, jego odcinek macie tu. To tak na szybko. Ponieważ musimy się bronić przed jakimiś strasznymi, upiornymi stworzeniami. Jest twardy. Teraz idziemy na górę, żeby zebrać plecak z akcesoriami, ze śpiworem i tym podobnym. Zapraszam. Tak jak widzicie, jesteśmy w pokoju największego sztosa, czyli człowieka Nice. Jesteście w pokoju Jacka Frosta. Już go widzieliście w innych odcinkach, nie będę nawet już linkował. W takim razie spakujmy rzeczy. Po pierwsze, plecak. Do plecaka pakujemy prześcieradło, na którym będziemy leżeli. Śpiwór, do którego wejdziemy, ponieważ Ernest wziął płachtę i tylko na niej leżał, więc było mu zimno zdecydowanie. Pakujemy i najważniejsza rzecz, napiszcie w komentarzu, co to jest i do czego służy, jeżeli wiecie. Będę bardzo zadowolony i w ilu kolorach świeci. Pakujemy to do środka, jesteśmy gotowi do wyjścia. Nice! I oczywiście na dobitkę, skoro jesteśmy gotowi, weźmiemy jeszcze ukulele, bo nie wiadomo, czym się bronić. Nie, żartowałem, tak naprawdę Ernest będzie uczył się na tym grać. Tu duchy. Zamęczymy ich graniem na ukulele. Dobra, nie, tak naprawdę sąsiadów obudzimy. Mając te dwie rzeczy ze sobą, nie boimy się już niczego. Tak jak widzicie, jesteśmy w naszym garażu. Tylko że zanim wejdziemy, pamiętajcie, bezpieczeństwo to podstawa i musimy sprawdzić, czy nikogo w środku nie ma. Dlatego Ernest z kamerą wejdzie przodem. Tak. Nie żartuję. Dobra, to ja mam kij. Dobra, żartowałem, tak naprawdę gdybym miał tak iść, to by to zajęło pół godziny, chodźcie. Gdybym się wywalił tutaj na tej śliskiej podłodze, moje imię jako rapera nazywałby się Poślizg. Przepraszam, wychodzimy. Znaczy pan wychodzi, a my wchodzimy. To chyba nie o to chodzi. Okej, jak zawsze... Wchodzimy. Generalnie patrząc na to, można już zauważyć, że powoli... Stop! Ja bym chciał powiedzieć, że strach mnie wcale nie obleciał, ale te hałasy ze środka są bynajmniej straszne. Dlaczego za każdym razem na nowym odcinku musimy eksplorować na nowo cały budynek, żeby dopiero się do niego przystosować? To jest okropne, to jest bardzo, bardzo złe. Okej. W tym momencie nie powinno wiać. Wcale się nie przestraszyliśmy, nic się nie stało. Tak naprawdę przejdźmy w końcu do nocy. Ładnie tu, Ernest, co? No. Podoba ci się? Masz to samo uczucie, co ja? Niepewności? Tak, ten hak jest przerażający na górze. Co? To. Wow. A to to. Dobra, zobaczmy tu.
Woda, rurociągi, chodźmy tu. Jeszcze ostatnia rzecz. Okej, trzymaj. Nie wiem, miałem na tamtym materacu. No co? Na przodzie? Nie, na tym materacu ten. No na początku, zawalonym gruzem. Czy mamy go wyciągnąć z gruzów i na co? Dobra. Albo przy kawciach, bo będziesz od razu mógł założyć sobie na stopy. Dobra, tak cię na początek. Okej, w takim razie mamy konstrukcję zbudowaną do tego, abyśmy tutaj nocowali. Zostawimy rzeczy. Jeżeli napisaliście w komentarzu, że to jest księżyc i świeci na czerwono, niebiesko, biało i tak dalej, to zgasia ten sleda. Tak to działa, dobra, zapal. To jest moja chluba. W tym momencie mamy tak, śpiwór. Nasze prześcieradło. Znaczy w ogóle, Ernest, czy ty nocujesz tutaj, czy nie? Nie. A, no wiem. W sumie zostajesz też chwilę, tak samo jak na twoim odcinku, jak Bóg Kuba, tak Kuba Bogu, jak Bóg Kubie. I ja tutaj się rozłożę szczerze. Będzie blisko wyjścia. I całkiem bezpiecznie, muszę przyznać. Czy chcesz się nauczyć też na ukulele? Nie. Ja bym chciał iść. Nie ma mowy. Zostajesz tak samo jak ja u ciebie 2 godziny tutaj. Księżyc zostawiamy. Słyszałeś to? No. Jak ktoś chodzi po górze. Nie słyszysz tego? Nauczyłem Ernesta grać trochę na ukulele. Ernest idzie do domu, żeby się wyspać, a ja zostaję w swojej komnacie tajemnic. Więc... To się ma, stary? Czekaj, jeszcze się ułożę. A nie zaśpiewasz mi dneska dobranoc? Nie. Boże, to są kroki. Jo. No dobra, w końcu... O, tutaj nie da się chodzić nawet bez tego. W końcu zostawiliśmy tego lapsa w środku garażu. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Czy mu się uda w ogóle przebywać samemu w takim miejscu? Dlatego, że no nie wiem, czy Łukasz jest na tyle odważny, szczerze mówiąc, żeby to zrobić. Więc ja lecę do domu, potem go odwiedzę z kamerką. Może sobie nawet ustawię budzik, żeby po niego jakoś wrócić i zobaczyć, czy wszystko jest z nim okej, bo ja bym się bardzo cykał tutaj spędzać, szczerze mówiąc, więcej niż godzinę, więcej niż minutę sam. No ale dobra. Widzicie, jak ktoś tam chodzi? Muszę ostrzec Łukasza. Chyba na kamerze nic nie widać, no w każdym razie muszę tam teraz lecieć. Ogólnie mamy widok z bazy na to, co się tutaj dzieje. I widziałem, że ktoś się kręcił obok, więc stwierdziłem, że muszę pójść i zobaczyć, czy wszystko gra. Z tego, co widzę, teraz już nikogo tutaj nie ma. Ale zdawało mi się, że ta osoba coś niosła. I była na dachu tego garażu. Gdzieś tutaj. Więc idę do Łukasza o wszystkim powiedzieć, go obudzić. Łukasz. Co jest? Łukasz. Ktoś był na dachu, więc wróciłem, widziałem z balkonu. Wiedziałem z balkonu, że ktoś coś... Że cały czas coś słyszę, mnie strasznie to irytuje. Myślałem, że to ty mi żartuj. Nie. Siedzę z kijem tak znerwicowany cały czas tutaj. Nie, serio. Ja pierdolę. Wstawaj, stary. Nie możesz tu spędzić nocy. Szczerze, nie przetrwałbym tutaj nocy. Nie możesz tu spędzić nocy, musiałbyś to zamknąć, ale z drugiej strony jest przecież wejście też. Nie spędził nocy. Nigdy. Szczególnie, że tam jest 5 wejść, przez które każdy może wejść. I sprzedał mnie, jakby ktoś nie był w środku. To, że kija miałem, to mogę sobie go... A zasnąłeś na chwilę chociaż, czy nie? W życiu leżałem cały czas. Ledwo, tak po prostu siedziałem, chciałem się cholernie spać i w momencie nagle słyszę jakiś trzask i nagle ktoś tam szura na górze. No, ktoś coś zostawił, stary. Ja jestem pewien, że ktoś był na dachu z jakimś balkonu? Przedmiotem. No, ledwo, stary. No, w takim mroku dojrzeć coś? Ja bym... Serio, zobaczmy na dach. Dobra, to pakujemy rzeczy od razu. Nie, no, ja tym... Pakuj, no, nie będziesz tu nocował, stary. Przede wszystkim, że ja też się tutaj boję być długo. Ktoś może tutaj wleść. Że księżyc mi nie pomagał, jak się zmieniał na czerwono, to się coraz bardziej bałem tutaj. Tak? Pierwsza noc, której autentycznie nie uda mi się spędzić. Wszystkie inne, które robiłem na kanale, mi się bardzo podobały i nie bałem się aż tak jak tutaj. No w domu, stary, w wannie, miejsce. Co by było w tym strasznego? No ale mówię, w Łodzi załóżmy w lesie, tylko że tak, nie lał deszcz, nie było w domu, w którym było 5 pustych okien, gdzie było wszystko słychać.
Przecież ćmy. Ostatnio jak szedłem, ja lewą ręką nie umiem się bić kijem, więc muszę w prawej mieć. Okej, to chodźmy teraz na dach, zobaczyć co to było. Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie przeszukiwali tego dachu, więc... Dobra, wbijaj. Weź zaświeć tam dalej. Same gruzy. Same gruzy. Słyszałeś? Tak. Dobra. Oh shit! Widziałeś co? To? Patrz. Co? Gdzie? Patrz. Zaraz to weźmiemy, tylko chodź tutaj szybko. Patrz. Czy nikogo tu nie ma? Co tu jest? Piaskownica? Nie będę szukał ukrytego przekazu, bo każdy wie jakie jest. Weźmy to w takim razie. Jezus, ale to jest ciężko chodzić. Nie wiem, od razu praktycznie przyszedłem. Co tu masz? Dobra, szybko przeczytajmy takie rzeczy. Nadejdziesz prędkim krokiem, trzy razy wezwanym zaklęciem, trzy razy wezwany tym płomieniem, przyjdź do mnie niezwłocznie. Jest to zacytowane. Jest przywołanie RPA MWI. Co to jest? Jak nie jest? Mam pojęcia. Nie brzmi jak stary. Bierzemy to ze sobą i spieprzamy do domu. Ja nie. Dobra, nie chodź, tu. Lecimy. Chcemy jeszcze nie zobaczyć. Się. Czy... Nie! Nie zobaczysz tutaj? Żeby nikt nas nie śledził tylko. Nie, nic tutaj nie ma. Zdecydowanie. Dobra, chodź stary. Dobra, rozminimy ten list w domu, ja już mam dosyć. Lecimy. No. Okej, jesteśmy już w domu w tym układzie. Czemu ja mówię w ogóle cicho już? Strasznie przyzwyczaiłem się do tego, że mówiłem cicho. Gdzie jest ten list? Jest. I trzeba go rozkminić. Pytanie, co w nim jest w ogóle? Usiądź sobie. Ernest, jest? Tak. Z tego, co widzę, jest to... Nadejdziesz prędkim krokiem, trzy razy wezwane zaklęciem. Jest to zaklęcie, tak? To trzeba być głupim, żeby tego nie rozkminić. Trzy razy wezwane tym płomieniem, przyjdź do mnie niezwłocznie. Płomieniem. Czyli jakiś płomień. W ogóle wpiszę potem w internet, czy to nie jest jakiś po prostu tekst, jakiś klasyczny, czy czegoś takiego na wywołanie. Mamy literę RP. Mapr. Rech, Roch Pawlak. Skorpion. Jeżeli papą. To. A, w sensie, że to są początki jakichś słów. No. Rok, nie wiem, załóżmy przykładowo, rok. Przyjścia. Przyjścia. Antychrysta. Jesus. Dobra, napiszę mi tak. Ej, naprawdę, nie wygląda to głupio. Rok przyjścia Antychrysta ma. Gdyby było zwiastować coś tam, to by było przesrane, jak w filmach jakiś. To jest po prostu kombinacja liter, która ma stworzyć jakieś słowo, bo nie widzę tutaj kombinacji na te dwie litery, które są tutaj niżej. Dobra, Ernest, już mija pół godziny, od kiedy nie możemy się skapnąć, co to w ogóle jest. Piszemy to zaklęcie w internet, może to zadziała. Dobra. Nadejdziesz prędkim krokiem, trzy razy wezwanym zaklęciem. Wampiry. Jak wywołać wampira? Wow. Ktoś napisał zaklęcie, którym wywołuje się wampiry. Co? Jakie to głupie. Wierzysz w wampira, Ernest, tak poważnie? Nie, to jest dla małych dziewczynek, stary, akurat. Zaraz zrobimy zmierzch, stary, w bazie. Dzięki temu zaklęciu. Przywołamy Edwarda i Romualda. Nie, dobra, pewnie to żart, ale jest tu napisany rytuał. W jaki sposób to zrobić? Spróbujemy, tak? Wykorzystamy tą kartkę. Nie wiadomo, o co tu chodzi, więc wykorzystamy i spróbujemy w następnym odcinku. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zostawcie łapki w górę oraz subskrypcję, a my lecimy dalej z 7-dniowym Horror Story, czyli tydzień horrorów, maraton horrorów z Jackiem Frostem. Dziękuję wam bardzo. Nice.